Dzień dobry moi kochani, witam was bardzo cieplutko i serdecznie. Makijaż mam wykonany, praktycznie skończony. Czegoś mi tu brakuje i wyglądam po prostu dziwacznie. Naprawdę, bo mam wszystko, mam highlighter, mam podkład, mam bronzer, mam usta pomalowane, cienie, kreski, wszystko jest super ekstra. No właśnie, czego mi tu brakuje? Pomyślmy. Jedni by powiedzieli, że na pewno brwi, bo są okropne. Akurat mam taki ala mały protest odnośnie tego, że słuchajcie, moje brwi, moja sprawa i na ten protest, że tak powiem, po prostu ich nie maluję, nie robię, zapuszczam, a później ładnie ukształtuję mi jakaś specjalistka, bo ja się akurat na brwiach totalnie nie znam i nawet nie mam zamiaru tutaj się mądrzyć i tak dalej. Wiem, że wyglądają jak wyglądają, aczkolwiek one mi naprawdę nie przeszkadzają. Wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że dodają mi takiego mojego własnego uroku. No dobra, robaczki moje, wy po filmiku, po tytule widzicie, że przychodzę tutaj do was z testem na żywo. Testem na żywo, moim, a dokładnie moim pierwszym wrażeniem. Dobrze ją trzymam? Hypnose Mascara Volume od Lancoma i jest to próbeczka, którą dostałam przy zakupie pełnowymiarowych produktów. Dostałam kilka małych perełek, mam nadzieję, że perełek, prezentów. No i dzisiaj będziemy testować. Znaczy ja będę... wiecie co, przepraszam was, moja kamera jest bardzo, bardzo czujna i wszystkie odgłosy naokoło na pewno słyszycie bardzo wyraźnie i głośnie, i głośno i wyraźnie. Przechodzę po prostu do testu. Nie mam nic, nie mam podkręconej zalotką, nie mam podkręconych zalotką rzęs, ale zanim przejdę do sedna sprawy, muszę wymienić baterię. Wymieniłam baterię, powróciłam, dla was to było myk. Spróbuję się dobrze ulokować, żebyście wy równie dobrze to widzieli jak ja. Często, gęsto jest tak, że zasłonię niechcący jakoś, o tak może będzie lepiej, wtedy będę patrzała na dół, bo na dole mam lusterko, ale na pewno się pokaże. Najlepsze w testowaniu są miny, prawda? Moim zdaniem. Słuchajcie, jeden tusz od Lancoma. Ja już widzę różnicę, ja naprawdę już widzę różnicę. Nie są one grubaśne, ale już je widać. Delikatne muśnięcie, a rzęsy już są ładne. Ja słyszałam same dobre recenzje na temat tego tuszu, ale wiecie, no nie ma to jak przekonać się na własnej skórze. Wow. No i jak nie lubić tej firmy? No powiedzcie, no jak? Ja nie wiem, nawet nie chcę próbować. Zobaczcie, jak od razu makijaż całkiem i nabiera cudownej formy, cudownej. Jednak pierwsze skrzypce w makijażu grają rzęsy. Uwielbiam kobiety, które mają robione rzęsy albo doklejane, bardzo mi się to podoba. Ojej, chyba nasza mała sąsiadeczka ma zły humor. Coś mi się wydaje. Bardzo fajny. Naprawdę. Przerwałabym, bo na pewno słyszycie głośno i wyraźnie. Tak jak ja wspomniałam, moja kamera jest bardzo, bardzo czujna. Wow, no jestem zakochana, jestem pod wrażeniem. Powiem wam, że
Wydłuża na pewno, na pewno. Przy tym nie skleja ich, nawet jeżeli tutaj, o ja, zobaczcie. Ja się bawię i rozczesuję, ale... efekt motyli. Ale nie pajączę nóżki, tylko... zobaczcie, naprawdę... naprawdę te rzęsy są śliczne, po prostu śliczne. Tak, podoba mi się bardzo efekt, jaki widzę na oczach. Myślę, że to będzie kolejna maskara, która skradnie moje serce. Mi będzie ciężko pomalować z tego względu, że jest sklejone od eyelinera. Ale jestem pod wrażeniem. Myślę, że wy również, bo to po prostu dużo nie trzeba, żeby zaobserwować, że mam rzęsy. Że mam rzęsy. Zawsze robię takie pierwsze wrażenie, jeżeli chodzi o maskary, z kreską na oku. Bo jak wiecie, kreska jeszcze zakrywa rzęsy. Więc wyobraźcie sobie. Nie no, skradła moje serce. Naprawdę. I zobaczcie, ja nakładam sobie tam jakąś, którąś warstwę i nie dzieje się nic złego. Okej, jeszcze dolne i przybliżę się wam, żebyście zaobserwowali mniej więcej, jak to wygląda. Wiecie co, ja wam powiem tak, że ja mam dziwnie, z tego względu, że mam tak samo praktycznie długie rzęsy na dole, jak i u góry. Więc tylko delikatnie, naprawdę delikatnie, bo bym miała później, a wy widzicie, o, oczywiście już się pacłam, tak jeszcze palcem chciałam to rozmazać, ale okej. Okay. Pozycja, którą przyjmuję podczas malowania, bezbłędna. Uśmiech szczery, zadowolenie prawdziwe. Kochani, ja testuję te kosmetyki dla was na własną rękę. Można powiedzieć, że wybieram tam poszczególne kosmetyki. Kupuję za własne pieniążki. Nie dostaję tych. Znaczy, akurat to dostałam, ale od firmy w nagrodę, powiem, że w nagrodę za to, że zakupiłam po prostu... O, tak się prezentuje. I teraz jeszcze chwila, moment, telewizja przybliży się wam, żebyście mogli zaobserwować. Oko, jak się prezentuje zamkniętym. Trudno się robi zamknięte.
Okej, kochani, dziękuję ślicznie za uwagę. Jestem bardzo, ale to bardzo zadowolona z tuszu. Robi naprawdę bardzo dobrą robotę i myślę, że nie jedna z nas byłaby zadowolona z takiego właśnie efektu. Prezentuje się naprawdę fajnie. Dziękuję ślicznie za uwagę. Jeżeli chcecie więcej takich kosmetyków na żywo, jakichś prób generalnych, że tak powiem, dajcie znać. Ja na pewno jeszcze mam kilka filmików w zanadrzu, ale wiecie, lepiej bym się nagrywało, wiedząc, że ktoś tam jest i chce takie właśnie ala testy, ala sprawdzenia danych kosmetyków. Dziękuję ślicznie za uwagę. Do następnego, do miłego. Buziaczki. Pa, pa.